Diotrefes. Diotrefes jest opisany w trzecim liście Jana. Napisałem do zboru krótki list, lecz Diotrefes, który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę, nie uznaje nas. Dlatego jeżeli przyjdę, przypomnę uczynki jego, że złośliwymi słowy nas obmawia i nie zadowalając się tym, nie tylko sam nie przyjmuje braci, lecz nawet zabrania to czynić tym, którzy chcą ich przyjąć i usuwa ich ze zboru. Umiłowany, nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Kto czyni dobrze, z Boga jest. Kto czyni źle, nie widział Boga. Trzeci list Jana, od 9 do 11 wersetu. Przytoczone tutaj słowa są urywkiem z trzeciego listu Jana. List Jana napisany był do pewnego zboru w okolicach 90 roku. Sądzić można, że był to już zbór starszy, liczący może około 50 lat. Nic dziwnego, że w tym czasie obok wzrostu duchowego rozwijały się tam rzeczy niezgodne z nauką Biblii, w czym udział brać mogli chrześcijanie, którzy nigdy z ducha nie byli narodzeni, nigdy się prawdziwymi chrześcijanami nie stali. Do takich ludzi widocznie należał Diotrefes, któremu Jan, naoczny świadek życia i nauki Chrystusa i apostoł, wystawił bardzo marne świadectwo. Zarzuca mu, że chce być kierownikiem zboru, że nie uznaje apostoła i jego towarzyszy jako posłańców Bożych, że obmawia ich, że nie przyjmuje braci, że drugim także zabrania przyjmowania ich, że sam usuwa braci ze zboru. Z 11 wersetu, w którym autor tak wyraźnie nakazuje unikania zła, wynika, że chodziło tam głównie o zło czynione przez Diotrefesa, a na to, że ten wcale nie był prawdziwym chrześcijaninem, wskazują słowa: kto czyni dobrze, z Boga jest. Kto czyni źle, nie widział Boga. Słowa tego listu napisane były do umiłowanego Gajusa, a Duch Święty kazał przygotować i zachować je dla nas. My dziś też mamy nie starego Diotrefesa, bo ten już dawno zmarł, ale nowszych Diotrefesów albo Diotrefesowców. Ci też lubią kierować, nakazywać, ranić uszczypliwymi słowami, czasami nawet zaczerpniętymi ze słownictwa niskiego pospólstwa. O, jak często niektóre wyrażenia lepiej byłoby zastąpić słowami: czy ja nie zraniłem cię? Wybacz mi, bo wyrządziłem ci, wyraziłem się za ostro. Nie załatwiajmy tej sprawy bez Pana, zapytajmy Go, bo On powiedział: beze mnie nic czynić nie możecie. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 5 werset. Diotrefesi lubują się w kłótniach. Uważają to za wygodny sposób górowania nad innymi. Niestety kłótliwość zawsze świadczy o niższości umysłu i ma bardzo złe miejsce w Piśmie Świętym. List do Filipian, 2 rozdział, 3 werset i Jakuba, 3 rozdział, 13 do 18 wersetu. W
Filipian 2:3. Niech nikt nie działa w celu intrygi albo dla pustej chwały, ale w pokorze jedni drugich uznając za górujących nad sobą. Jedni drugich uznając za górujących nad sobą. Kto jest wśród was mądry i doświadczony, ten niech w łagodności mądrości przedstawi swoje uczynki ze szlachetnego sposobu życia. Ale jeśli macie w waszym sercu gorzką zazdrość oraz intrygę, nie lubcie się i nie kłamcie w stosunku do prawdy. Nie jest to mądrość schodząca z góry, ale ziemska, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i intryga, tam też niepokój i każda zła sprawa. A mądrość z góry przede wszystkim jest czysta, potem usposobiona pokojowo, łagodna, uległa, pełna litości oraz szlachetnych owoców, bezstronna i nieobłudna. Zaś owoc sprawiedliwości jest rozsiewany w pokoju tym, którzy czynią pokój. Diotrefesi nie nadają się także do usuwania braków w jednomyślności. I w takich trudnościach prawdziwi chrześcijanie koniecznie muszą udawać się poradę do tego największego doradcy, którym jest Jezus Chrystus.